Potem Jezus powiedział: Ja jestem prawdziwym krzewem winorośli, a mój ojciec ogrodnikiem. Odcina każdą gałązkę, która nie owocuje, a tę, która już owocuje, oczyszcza, aby owocowała jeszcze lepiej. Wy już jesteście oczyszczeni dzięki temu, co wam powiedziałem. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak jak gałązka nie może owocować sama z siebie, jeśli nie trwa w krzewie, tak i wy, jeśli nie trwacie we mnie. Ja jestem krzewem winorośli, a wy jego gałązkami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten obficie owocuje. Beze mnie jednak nic nie możecie zrobić. Jeżeli ktoś nie trwa we mnie, zostanie odrzucony, tak jak gałązka, która usycha. Zbiera się takie, wrzuca do ognia i spala. Jeśli jednak będziecie we mnie trwać, a moje słowa w was, proście o cokolwiek chcecie, a tak się stanie. Mój ojciec dozna chwały przez to, że obficie zaowocujecie i staniecie się moimi uczniami. Ukochałem was tak, jak mnie ukochał ojciec. Trwajcie więc w mojej miłości. A będziecie w niej trwać, gdy okażecie posłuszeństwo moim nakazom. Tak jak ja jestem posłuszny nakazom mojego ojca i trwam w jego miłości. Mówię o tym po to, abyście mieli w sobie moją radość i abyście byli nią napełnieni. Daję wam moje przykazanie, abyście kochali się nawzajem, tak jak ja was ukochałem. Nikt nie kocha bardziej niż ten, kto oddaje swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli robicie to, co wam nakazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co zamierza jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od ojca. To nie wy mnie wybraliście, ale ja was. Przeznaczyłem was do tego, abyście szli i przynosili owoc. Trwały owoc. I aby ojciec dał wam to, o co go poprosicie w moim imieniu. Nakazuję wam więc, abyście kochali jedni drugich. Jeśli świat was nienawidzi, to pamiętajcie, że mnie najpierw znienawidził. Gdybyście należeli do świata, kochałby was. Ponieważ jednak nie należycie do niego, bo ja was wybrałem dla siebie, nienawidzi was. Przypomnijcie sobie, co wam niedawno powiedziałem. Sługa nie jest ważniejszy od swojego pana. Skoro mnie prześladowali, i was będą prześladować. A jeśli słuchali moich słów, i waszych posłuchają. Ze względu na mnie będą was prześladować, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Lecz teraz już nie mogą się usprawiedliwić. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi także mojego ojca. Nie mieliby grzechu, gdybym nie uczynił na ich oczach cudów, których nikt nigdy nie dokonał. Oni jednak widzieli je, a mimo to znienawidzili i mnie, i ojca. W ten sposób sprawdziły się słowa zapisane w piśmie. Znienawidzili mnie bez powodu. Lecz Pocieszyciel, Duch Prawdy, którego poślę wam od mojego Ojca, opowie wam o mnie, a wy opowiecie o mnie innym, bo jesteście ze mną od samego początku.